Szkolenie z obsługi narzędzia Mobility Tool Plus oraz raportowania dla beneficjentów akcji 229 w konkursie 2018. System Mobility Tool Plus jest systemem stworzonym przez Komisję Europejską i przeznaczonym dla beneficjentów programu Erasmus Plus do obsługi projektów realizowanych przez szkołę, do zarządzania danymi oraz do składania raportów z realizacji projektów. Wszystkie instytucje zaangażowane w realizację projektu posiadają swoje własne profile w narzędziu Mobility Tool Plus i są zobowiązane do wypełniania wszystkich zakładek budżetowych związanych z wydatkami swoich szkół. Informacje wpisywane do tych zakładek dotyczą tylko i wyłącznie wydatków, które poniosły te instytucje. Jedyną różnicą jest wypełnianie Mobility Tool'a przez koordynatora całego projektu, ponieważ on w imieniu całego partnerstwa składa raporty do komisji za pośrednictwem Narodowej Agencji oraz jest zobowiązany do tworzenia działań związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami. Działania te nie kopiują się, tak jak w konkursach ubiegłych, z wniosków, lecz muszą być stworzone przez koordynatora, aby każdy z partnerów mógł dodawać swoje wydatki do wyjazdów. Oraz również koordynator w imieniu całego partnerstwa wypełnia zakładkę pozostałe wydarzenia projektowe, gdzie wpisuje działania, które były prowadzone przez każdą ze szkół partnerskich. Szczegółowe informacje dotyczące tych zakładek zostaną omówione w dalszej części tego szkolenia. Każdy koordynator dostaje automatycznie dostęp do systemu Mobility Tool na adres mailowy podany we wniosku jako adres osoby kontaktowej. Jeżeli Państwo nie mają założonego konta w bazie EU-Login właśnie na to konto, nie będą w stanie dostać się do swojego profilu na mTool-u. Dlatego bardzo jest ważne, żeby we wniosku był ten sam adres, na którym mają Państwo założone konto w EU-Loginie. Jeżeli takie konto jest nieutworzone, musimy na ten adres mailowy stworzyć dostęp do bazy komisyjnej. Przejdźmy teraz do omówienia zakładek w systemie Mobility Tool. Ja będę Państwu pokazywała prezentację, ale również przejdziemy do narzędzia i pokażę Państwu, jak to wygląda w rzeczywistości wypełnianie zakładek. W Mobility Tool mamy kilka zakładek. Część z nich są to zakładki z danymi, które przegrywają się z wniosku. Są to szczegółowe dane organizacji i dane kontaktowe. Jeżeli chodzi o szczegółowe dane, to znajduje się numer projektu, tytuł projektu, jaka szkoła realizuje ten projekt, kiedy jest rozpoczęcie projektu, kiedy zakończenie, czas trwania, tego typu informacje. W zakładce organizacje znajdują się dane wszystkich szkół zaangażowanych w dany projekt oraz informacje odnośnie roli tej szkoły w projekcie, czyli czy jest to szkoła partnerska, czy jest to koordynator. Są też dane, z jakiej miejscowości, z jakiego kraju te szkoły pochodzą. W zakładce dane kontaktowe mają Państwo informacje wszystkich osób, które zostały wpisane do wniosku jako osoby zaangażowane w projekcie. I poza tym mamy jeszcze informacje odnośnie rodzaju dostępu do Mobility Tool. Mamy trzy rodzaje możliwości, jakie można wpisać w tym narzędziu. Osoba może mieć dostęp typu edit, czyli możliwość uzupełnienia danych, kasowania i wtedy może wszystko zmieniać w zakładkach. Może być to też dostęp view, czyli możliwość tylko oglądania danych. Nie możemy nic zmieniać, nic poprawiać, nic dodawać, nic usuwać. Również może być brak dostępu, osoby są wymienione w Mobility Toolu, ale nie mają do niego wejścia.
Oczywiście, jeżeli jakaś osoba przestaje być zaangażowana w realizację projektu, to możemy ją usunąć z tej zakładki i dodać nową osobę poprzez przycisk Dodaj i tam wtedy wpisujemy wszystkie dane tej osoby, łącznie z numerem telefonu, adresem e-mail i rodzajem dostępu. To też jest bardzo ważne, że jeżeli jest to koordynator, który będzie zarządzał projektem, będzie uzupełniał dane w e-plusniku, w Mobility Toolu, prosimy o nadanie mu dostępu typu e-edit. Jeżeli chodzi o pozostałe zakładki, są to zakładki budżetowe, czyli zakładki, w których wpisujemy informacje na temat naszych wydatków i obliczamy koszty, jakie zostały poniesione. Większość kosztów ponoszonych w projektach Erasmus+ są to koszty liczone na podstawie stawek ryczałtowych i one właśnie występują w większości w Państwa projektach. Mogą również wystąpić zakładki, gdzie wpisujemy koszty rzeczywiste, czyli koszty rzeczywiście poniesione na podstawie dokumentów finansowych, ale dotyczą one tylko i wyłącznie zakładki koszty specjalne, gdzie mamy wsparcie uczestników projektu ze specjalnymi potrzebami, koszty nadzwyczajne, czy też koszty nadzwyczajne, gwarancja bankowa. W przypadku pozostałych wydatków, czyli zarządzania i działań związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami, czyli tych wyjazdów edukacyjnych, są to wydatki liczone na podstawie ryczałtów i liczymy je w przypadku zarządzania, mnożąc stawkę miesięczną. W przypadku koordynatora jest to 500 euro, dla partnera 250 euro. Poniesione koszty liczymy mnożąc stawkę ryczałtową razy liczbę miesięcy. Więc jeżeli chcą Państwo uzupełniać to regularnie, to powiedzmy raz na 3 miesiące czy raz na pół roku wchodzimy do tej zakładki i zastanawiamy się, jaka liczba miesięcy upłynęła do tej pory. Mnożymy naszą stawkę razy liczbę tych miesięcy i obliczamy ten wydatek, który teoretycznie powinien być wydatkowany. Państwo oczywiście nie są zobowiązani do wydatkowania 500 czy też 250 euro miesięcznie. Jest to tylko kwota obliczeniowa, ile pieniędzy Państwo na ten czas dostają. Można oczywiście w tym czasie wydać mniej lub więcej. Przejdziemy sobie teraz do systemu Mobility Tool Plus. Jesteśmy na zakładce Zarządzanie. Żeby wpisać dane, musimy kliknąć na ten ołóweczek, wcisnąć Edytuj i wpisać ręcznie kwotę, która do tej pory została wydana. Jeżeli będą Państwo uzupełniać tą zakładkę przed raportem, na przykład postępu, dotyczy to tylko i wyłącznie koordynatorów, no to powiedzmy, że minął rok, czyli wpisujemy 500 euro razy 12 miesięcy. Poza uzupełnieniem wydatków, przed raportem przejściowym postępu, czyli cząstkowym, bądź w przypadku raportu końcowego, raport końcowy będzie dotyczył wszystkich instytucji, zarówno koordynatorów, jak i partnerów, wypełniamy również te dwa pola poniżej. Jeżeli wydaliśmy mniej pieniędzy niż to wynika z obliczeń z czasu trwania projektu, to musimy wytłumaczyć, z jakiego powodu deklarujemy mniejszą kwotę. W drugim okienku opisujemy działania, które zostały sfinansowane ze środków na zarządzanie projektem, jego wdrażanie. Prosimy o opisy raczej ogólne, nieszczegółowe. Nie wpisujemy tutaj ilości ołówków, kartek, tylko ogólnie, jeżeli wydaliśmy na materiały biurowe, to wpisujemy, że wydaliśmy na materiały biurowe, nie wpisujemy oczywiście ile, tylko prosimy tutaj Państwa o ogólne informacje, na co te środki zostały wydane. Kolejna zakładka budżetowa są to działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami, czyli wyjazdy edukacyjne. I w tej zakładce dla projektów z poprzednich lat
pojawiały się wszystkie działania, które przegrywały się z wniosków. W przypadku konkursu 2018 zakładka ta jest pusta i dopiero koordynator w imieniu całego partnerstwa może dodać działania poprzez wciśnięcie klawisza Dodaj. Pojawia nam się wtedy takie okienko, w którym musimy wpisać dane odnośnie działania. Prosimy Państwa o tworzenie tych działań już po powrocie z wyjazdu, ponieważ będą Państwo poproszeni o odpowiedź na takie pytania, dotyczące tego działania, czyli jakie były rezultaty tego działania, jak to działanie wyglądało, jaka była metodologia, jakie metody Państwo stosowali, kim byli uczestnicy, w jaki sposób działania te były związane z codziennymi działaniami szkoły i w jaki sposób uczestnicy skorzystali z udziału w tym działaniu. Dlatego bardzo prosimy o uzupełnianie tego okna dopiero po powrocie, żeby nie znajdowały się tutaj informacje przekopiowane z wniosku, czyli informacje dotyczące Państwa planów. Więc gdy już wracamy z wyjazdu, koordynator wypełnia te pola, wpisuje numer działania zgodnie z wnioskiem. Czyli jeżeli to było C1, to wpisujemy C1. Wpisujemy tutaj typ działania, czyli czy było to działanie dla uczniów, czy dla nauczycieli, czy było to krótkoterminowe działanie, czy długoterminowe. Wpisujemy tytuł działania, jaka organizacja była organizacją wiodącą, czyli organizacją przyjmującą, w której siedzibie odbywało się spotkanie. Wpisujemy czas trwania, data rozpoczęcia działań merytorycznych. Tutaj nie uwzględniamy podróży. Początek i zakończenie dotyczy działań merytorycznych, czyli tych działań, kiedy już się spotykamy wspólnie z partnerami i razem pracujemy. Liczba uczestników lokalnych. Chodzi nam tutaj o osoby ze szkoły goszczącej, które były bezpośrednio zaangażowane w to spotkanie, które uczestniczyły w zajęciach. Nie mówimy o ilości uczniów w całej szkole, tylko o tych osobach, które były zaangażowane, zarówno uczniów, jak i nauczycieli. No i te pola, które wcześniej omawiałam, które dotyczą już informacji na temat przebiegu naszego spotkania. Gdy takie działanie już zostanie utworzone, zarówno koordynator, jak i partnerzy będą mogli dodawać swoich uczestników. Gdy koordynator utworzy takie działanie, pojawia się to nie tylko na jego pulpicie, ale również na pulpicie wszystkich partnerów. Jeżeli chcemy dodać swoich uczestników do takiego działania, klikamy na zakładkę grupy Dodaj. Przeszliśmy do Chodzimy. Chodzimy do działania, przechodzimy do miejsca, gdzie są grupy i poprzez kliknięcie Dodaj dodajemy swoich uczestników. Wpisujemy tutaj nazwę swojej szkoły oraz liczbę uczestników, które brały udział. Jeżeli był to wyjazd dla uczniów, to jako uczestnicy bierzemy tutaj pod uwagę uczniów, którzy wyjechali, osoby towarzyszące, czyli nauczyciele, którzy opiekowali się tymi uczniami, liczbę osób ze specjalnymi potrzebami, jeżeli takowe brały udział w tym spotkaniu, również wpisujemy w tym miejscu, a następnie wypełniamy dane, aby obliczyć środki na wsparcie indywidualne oraz na podróż. W tym miejscu powtarzamy liczbę osób, które brały udział w tym działaniu, liczbę uczniów i liczbę nauczycieli oraz wpisujemy czas trwania tego działania. I tu mamy możliwość dopisania dni na podróż, maksymalnie 2 dni na podróż. Tutaj widzimy, podpowiada nam system, na ile dni maksymalnie możemy zawnioskować, czyli nasze działanie trwało 5 dni. Czyli maksymalnie możemy zawnioskować o 7 dni.
czyli plus 2 dni na podróż, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że te pieniądze zostały, te środki zostały przyznane nam w umowie. Czyli w umowie dostaliśmy wsparcie indywidualne na 7 dni. Jeżeli takich pieniędzy w tej kategorii w umowie nie mamy, to jeżeli chcemy pokryć te wydatki z jakichś środków, to możemy pokryć je tylko i wyłącznie ze środków z zarządzania. Ale jeżeli mamy je w budżecie, w swojej umowie, w tym właśnie miejscu możemy zawnioskować o dni 7. W przypadku kosztów podróży również wpisujemy liczbę uczestników, tutaj już łącznie zarówno nauczycieli, jak i uczniów, ponieważ stawka na podróż jest identyczna dla obu kategorii osób. I zgodnie z kalkulatorem odległości wpisujemy, jaka jest odległość w jedną stronę z naszej siedziby, z naszego miasta do miasta, które będzie nas gościło. Prosimy o sprawdzanie, czy ta odległość na pewno zgadza się z kalkulatorem opracowanym przez Komisję Europejską, ponieważ jeżeli Państwo wpiszą błędną odległość, to koleżanki z działu finansowego podczas rozliczania Państwa projektu będą to sprawdzać i jeżeli się okaże, że została wpisana błędna kwota, to zostanie to skorygowane i zostanie Państwu przyznana mniejsze dofinansowanie na tą podróż. Jeśli mamy to wszystko uzupełnione, wtedy automatycznie Państwa koszty są obliczane przez system. Takie postępowanie dotyczy wszystkich działań. Jeżeli po dodaniu grup uczestników koordynator zorientuje się, że popełnił jakiś błąd w opisie działania, niestety trzeba będzie wszystkie grupy uczestników usunąć i dopiero wtedy koordynator będzie mógł te zmiany dodać. Więc bardzo prosimy o uważne wypełnianie, żeby nie trzeba było tego zmieniać. W momencie, kiedy w tym miejscu będą mieli Państwo X, czyli nie będą dodane żadne grupy, wszystkie te dane dotyczące działania będą nadal edytowalne. Jeśli chociaż jedna grupa uczestników zostanie dodana do działania, wtedy koordynator nie będzie niestety już mógł, nie będzie nic mógł zmienić w opisie działania. Kolejna zakładka to koszty specjalne, czyli jedyna zakładka, do której wpisujemy koszty rzeczywiście wydane w projekcie, a nie obliczone na podstawie stawek ryczałtowych. I tak jak mówiłam wcześniej, jest to wsparcie uczestników projektu ze specjalnymi potrzebami, koszty nadzwyczajne albo koszty gwarancji bankowej. Jeżeli takie koszty zostały Państwu przyznane w umowie, to oczywiście będą one tutaj wpisywane. W przypadku tych wydatków mają Państwo ograniczenie. Jeżeli chodzi o koszty nadzwyczajne, to Narodowa Agencja zwróci Państwu tylko maksymalnie 75% wszystkich kosztów poniesionych na podstawie faktur. Dlatego w okienku Łączne koszty poniesione w ramach wyżej wymienionej kategorii wpisujemy kwotę całkowitą z faktury. A w tym okienku automatycznie obliczy się Państwu kwota, która zostanie Państwu zwrócona ze środków unijnych. Po niższym okienku oczywiście opisujemy i uzasadniamy dany koszt. W przypadku wsparcia uczestników ze specjalnymi potrzebami wszystkie koszty są w 100% finansowane ze środków dofinansowania projektu. I jest to już ostatnia zakładka budżetowa. Kolejna zakładka to zakładka pozostałe wydarzenia projektowe. Jest to również zakładka, którą może wypełniać tylko i wyłącznie koordynator. Tylko na profilu koordynatora w tym miejscu będzie przycisk Dodaj. Partnerzy takiego przycisku nie będą mieli. Będą widzieli tą zakładkę, będą widzieli wszystkie informacje wpisywane przez koordynatora, ale nie będą niestety mieli możliwości edycji. Każda ze szkół partnerskich ma obowiązek przekazywania koordynatorowi informacji na temat ważnych działań projektowych, które właśnie koordynator będzie tutaj umieszczał. Poprzez kliknięcie klawisza Dodaj będą tutaj Państwo sobie wpisywać ważne działania lokalne, spotkania koordynatorów, które mogą Państwo sobie finansować ze środków na zarządzanie.
działania upowszechniające, promujące projekt i wszystkie inne prowadzone na co dzień ważne działania projektowe. W tym momencie nie dodajemy informacji na temat działań związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami, ponieważ one automatycznie zostaną przekopiowane z zakładki i dodane do raportu. Tutaj raportujemy wszystkie działania inne niż mobilność edukacyjna. I koordynator tworzy takie działanie poprzez określenia rodzaju działania, czasu, kiedy to działanie się odbyło oraz opisu, czego dotyczyło, kto brał udział w tym działaniu, jakie były jego rezultaty. I właśnie w tej zakładce lista tych wszystkich działań prowadzonych przez wszystkie szkoły zaangażowane w projekt będzie widoczna dla wszystkich szkół partnerskich w ich profilach na mTool-u. Kolejna zakładka to budżet, gdzie zostaną skopiowane wszystkie dane finansowe ze wszystkich zakładek finansowych, czyli tych trzech. Zarządzanie, działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami oraz koszty specjalne. Wszystkie te wydatki zostaną tutaj przekopiowane i pojawią się w tej tabeli. Kolejna zakładka to raporty. W tej zakładce będą Państwo mieli dostęp do raportu końcowego, czyli raportu beneficjentów. Raport ten jest dostępny od samego początku. Przed wpisaniem jakichkolwiek danych w tej zakładce jest dostępny raport dla projektu przerwanego bez poniesionych kosztów po wypowiedzeniu umowy. W momencie, kiedy Państwo cokolwiek zaraportują, jakiekolwiek wydatki w systemie, wtedy pojawia się możliwość wygenerowania raportu beneficjenta, czyli raportu końcowego. Te instytucje szkół koordynujących, które prowadzą projekt dłuższy, co najmniej 12-miesięczny bądź dłuższy, będą również miały udostępniany raport cząstkowy, czyli raport postępu lub przejściowy, który również będzie dostępny w tej zakładce, ale dopiero po udostępnieniu go przez pracownika Narodowej Agencji. Raport cząstkowy jest wypełniany tylko i wyłącznie przez koordynatora całego projektu w imieniu całego partnerstwa, ale tylko w części merytorycznej dotyczy całego partnerstwa, w części finansowej dotyczy tylko i wyłącznie szkoły polskiej. Jeżeli chodzi o raport końcowy, to on będzie obowiązkowy zarówno dla szkoły koordynującej, jak i dla szkół partnerskich, tylko się będzie różnił. W przypadku szkół partnerskich będzie polegał na przekopiowaniu wszystkich danych z zakładek z możliwością krótkiego komentarza do działań projektowych. Natomiast w przypadku koordynatora raport będzie dotyczył wszystkich działań całego partnerstwa i będzie bardziej obszerny. Ale jeżeli chodzi o wydatki, to również będzie dotyczył tylko i wyłącznie jednej szkoły, szkoły polskiej koordynującej. Kolejna zakładka to pulpit partnerski. Jest to zakładka, w której będą mieli Państwo informacje na temat statusu raportów, ponieważ system raportowania w przypadku projektów akcji K229 w roku 2018 jest odmienny od poprzedniego systemu. Ale za chwilę do tego przejdziemy. Teraz wrócimy na chwilę do prezentacji. Jeżeli w Państwa projekcie pojawią się koszty nadzwyczajne, to w tej zakładce budżet, w tej ostatniej zakładce podsumowującej, będzie takie dostępne okienko koszty nadzwyczajne, do którego będziemy prosili o wpisanie informacji na temat poniesionych kosztów nadzwyczajnych, czyli na przykład kwalifikowalności podatku VAT, zasad amortyzacji, wartości zastosowanego kursu do przeliczenia wydatków w innej walucie niż euro. Jeżeli taka, któraś z tych sytuacji wystąpi, to tę informację będą Państwo proszeni o wpisanie właśnie w tym miejscu. Jeżeli w Państwa projekcie zajdą jakiekolwiek zmiany, które będą
różnić się od tego, co zostało zaplanowane we wniosku. Bardzo Państwa prosimy o kontakt, zawsze o kontakt z Państwa opiekunem w Narodowej Agencji i o ustalenie, czy zmiany te wymagają tylko i wyłącznie ustnej bądź pisemnej zgody osoby opiekującej się Państwa projektem. Zawsze takie zmiany prosimy o komunikowanie nam na piśmie, czyli drogą mailową. Bądź też dowiedzą się Państwo, czy na przykład taka zmiana nie będzie wymagała aneksowania umowy. Jeżeli chodzi o wszystkie przesunięcia z kategorii zarządzanie projektem i jego wdrażanie, czyli na przykład nie, w przypadku wydatków związanych z wyjazdami edukacyjnymi będą mieli Państwo potrzeby, żeby dołożyć jakieś środki, no to wtedy zawsze można skorzystać właśnie z tych środków z zarządzania projektem. Ale jeżeli korzystamy z tych środków, nie odnotowujemy tych przesunięć w Mobility Toolu, ponieważ środki na zarządzanie projektem i jego wdrażanie jest to kategoria bardzo szeroka, przeznaczona na wszelkie działania, które służą do prawidłowego realizowania projektu. Więc jeżeli korzystamy z tych środków, to nie odnotowujemy tych przesunięć w Mobility Tool. Umowa finansowa pozwala Państwu robić przesunięcia do 20% wartości obu kategorii, czyli o 20% jedną kategorię zmniejszamy, a drugą możemy maksymalnie o 20% zwiększyć, czyli możemy takie przesunięcia robić bez aneksu, ale zawsze prosimy o konsultowanie tych wszystkich zmian i przesunięć z osobami z agencji. Jeżeli będą chcieli Państwo wysłać na swoje wyjazdy większą liczbę osób, niż została ona zaplanowana we wniosku, to prosimy nie uwzględniać tych osób w zakładkach budżetowych, ponieważ wtedy one będą generować nieuprawnione koszty. Prosimy o tych osobach po prostu w części merytorycznej napisać. Jeżeli Państwo jednak się pomylą i dodadzą te nadprogramowe osoby właśnie w tych zakładkach, gdzie uzupełniamy uczestników, czyli tam, gdzie są te grupy dodawane do wyjazdów, to osoby te po prostu nie zostaną uwzględnione przy rozliczeniu raportu i ich wydatki nie zostaną zakwalifikowane jako koszty uprawnione i no, nie otrzymają Państwo środków, które są, nie są Państwu przyznane w umowie. Jeżeli chodzi o raporty, to tak jak mówiłam wcześniej, raporty postępu, przejściowe i raporty końcowe. Raporty postępu, czyli raporty cząstkowe w połowie realizacji projektu dotyczą tylko i wyłącznie koordynatorów. Raporty końcowe dotyczą wszystkich instytucji. Raport sobie generujemy końcowy, klikając na przycisk wygeneruj raport beneficjenta. Jeżeli on zostanie już wygenerowany, wtedy otwieramy go za każdym razem poprzez przycisk edytuj szkic. Wszystkie informacje, które Państwo wpisują do systemu Mobility Tool, jeżeli chodzi o raport, zostają zapamiętane automatycznie. Nie trzeba tutaj wciskać żadnego przycisku, tak jak na przykład w przypadku poprzednich tych zakładek, tam trzeba naciskać taką dyskietkę, znaczek takiej dyskietki. Tutaj wszystkie dane są zapamiętywane automatycznie. Raport postępu, czyli tylko i wyłącznie koordynatorzy powyżej 12 miesięcy bądź dłużej, opisują działania dotyczące całego partnerstwa, dotyczące postępów w projekcie, rezultatów odniesionych. Jeżeli chodzi o działania związane z uczeniem się, nauczaniem i wszystkie koszty, to tylko i wyłącznie są to koszty dotyczące szkoły koordynatora. Wszystkie te informacje przykrywają się do raportu z zakładek Mobility Tool. Jeżeli otrzymali Państwo w ramach pierwszej raty 40% dofinansowania, a nie 80% dofinansowania, czyli mają Państwo dwie raty plus 20% po zakończeniu realizacji projektu. Wtedy w raporcie postępu mają również Państwo możliwość o zawnioskowanie o kolejną płatność pod warunkiem, że 70% pierwszej raty zostało już wydatkowane, ale nie realnie, tylko na podstawie tych obliczeń w Mobility Tool.
I tutaj Państwo zostaną zapytani, czy wnioskują Państwo o kolejną płatność zaliczkową. W przypadku większości szkół, które otrzymały 80% dofinansowania po podpisaniu umowy, nie ubiegamy się o kolejną ratę, ponieważ kolejna rata to będzie ostatnia rata, którą Państwu wypłacimy po rozliczeniu raportu końcowego. Dotyczy to tylko i wyłącznie tych szkół, które albo prowadzą 36-miesięczne umowy, albo mają dofinansowanie podzielone na więcej niż dwie raty, czyli pierwszą tą 80% i drugą 20% po zakończeniu realizacji projektu. Partnerzy nie wypełniają raportu postępu. Oczywiście do raportu należy dołączyć to oświadczenie, czyli Declaration of Honor, podpisane przez prawnego przedstawiciela organu prowadzącego, czyli wójta, burmistrza, prezydenta miasta, bądź też inną osobę, która otrzymała od przedstawiciela organu prowadzącego odpowiednie upoważnienie. Przejdźmy teraz do omówienia procesu raportu końcowego. Zarówno koordynatorzy, jak i partnerzy wypełniają ten raport. Raport wypełniany przez partnerów dotyczy ich budżetu i proszeni zostaną Państwo w raporcie końcowym wyłącznie o krótki komentarz, uwagi, komentarze. Prosimy podać wszelkie inne uwagi dotyczące realizacji projektu, inne, ponieważ wszystkie dane, które Państwo piszą do zakładek budżetowych, zostaną przekopiowane do raportu końcowego. Czyli to jest jedyne miejsce w przypadku partnerów, gdzie mogą oni przekazać agencji informacje na temat zrealizowanego przez nich projektu. Czyli tutaj się mogą Państwo pochwalić swoimi dokonaniami, mogą Państwo przekazać jakieś informacje dotyczące wypracowanych rezultatów. Oczywiście te wszystkie informacje również muszą być przekazane do koordynatora, który wypełnia raport w imieniu całego partnerstwa. Wszelkie informacje dotyczące działań projektowych każdej ze szkół partnerskich oraz wszystkich ważnych rezultatów, które zostały wypracowane w projekcie, zarówno miękkich, jak i twardych, muszą zostać przekazane koordynatorowi, ponieważ koordynator w imieniu całego partnerstwa opisuje realizację projektu właśnie w raporcie końcowym. W momencie raporty mogą Państwo uzupełniać w tym samym czasie. Natomiast złożenie raportu przez partnera będzie możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy raport koordynatora zostanie wypełniony i oznaczony jako gotowy do złożenia. Chodzi tutaj o to, że każdy z partnerów ma dzięki temu możliwość zapoznania się z danymi, które koordynator wpisał do swojego raportu. Oczywiście pod warunkiem, że będzie on wypełniony w języku zrozumiałym dla partnerów wszystkich. I dopiero w momencie, kiedy raport koordynatora jest oznaczony jako gotowy do złożenia, wtedy wszyscy partnerzy mogą również zakończyć swoje projekty, swoje raporty i oznaczyć je jako gotowe do złożenia. Wszystkie raporty będą składane za pośrednictwem pulpitu partnerstwa. Tutaj będą Państwo mieli wgląd, czy wszystkie raporty zostały uzupełnione, czy wszystkie raporty zostały oznaczone jako gotowe do złożenia. I dopiero wtedy, kiedy wszystkie te raporty będą tak oznaczone, koordynator w imieniu całego partnerstwa będzie mógł złożyć wszystkie te raporty do narodowych agencji. Każdy z raportów ląduje w swojej agencji, czyli jeżeli mamy bułgarskiego partnera, to jego raport zostaje wysłany do bułgarskiej agencji. Jeżeli mamy niemieckiego partnera, raport zostanie wysłany do niemieckiej agencji, a raport koordynatora oczywiście do Polski, ale wszystkie te raporty zostają złożone w tym samym czasie poprzez złożenie ich razem jako jednego zbiorczego wspólnego raportu całego partnerstwa. Jeżeli Państwu coś nie będzie się podobało, bądź będą mieli Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia do danych, do informacji wpisanych do raportu koordynatora, będą Państwo mogli poprosić koordynatora o wprowadzenie zmian. I dopiero po wprowadzeniu tych zmian i zapoznaniu się wszystkich partnerów z treściami, będzie mógł koordynator zaznaczyć ten swój raport jako gotowy do złożenia i ponownie
złożyć go razem z pozostałymi raportami, również oznaczonymi jako gotowe do złożenia. Czyli jest ten proces raportowania w trzech krokach. Najpierw koordynator wypełnia i zaznacza gotowe do złożenia, a potem partnerzy mogą przeprowadzić to samo i na końcu koordynator składa wszystkie raporty razem. Czyli pracują Państwo nad raportem końcowym tak naprawdę razem wszyscy jako partnerstwo. Tu mamy raport partnera. Jeżeli chodzi oczywiście każdy z tych raportów musi mieć dołączone to oświadczenie, czyli tą Declaration of Honor podpisaną przez prawnego przedstawiciela swojej instytucji. W przypadku raportu koordynatora mamy prośbę, są Państwo proszeni o uzupełnienie streszczenia projektu, zrealizowanego projektu, a nie opisu projektu, który jest we wniosku. Ten opis również zostanie przegrany, ale będą musieli Państwo uzupełnić również opis dotyczący już faktycznie zrealizowanego projektu. I będzie kilka dodatkowych punktów, gdzie będziemy opisywać osiągnięte cele i rezultaty projektu i inne informacje, które dotyczyły działań przez Państwa realizowanych. I nie będę tutaj szczegółowo tego czytać, ponieważ każdy z Państwa ma dostęp do tego raportu i może sobie w każdej chwili go wygenerować i pooglądać, co będzie, jakie informacje będą wymagane właśnie w tym raporcie. Raporty są dla nas ważne, ponieważ nie tylko stanowią formalne podsumowanie i rozliczenie się z realizatorami projektu, ale również są dla nas możliwością zapoznania się z Państwa projektami i wybór przykładów dobrych praktyk, którymi będziemy mogli się chwalić i które będziemy mogli upowszechniać wśród innych szkół polskich i zagranicznych. Projekty są oczywiście oceniane punktowo w czterech kategoriach. Mogą maksymalnie otrzymać 100 punktów. Ocena poniżej 50 punktów jest uważana za ocenę złą i może oznaczać konsekwencje finansowe, czyli obniżenie dofinansowania. Dlatego bardzo prosimy, aby w tych raportach rzeczowo opisywać zrealizowane działania, rezultaty, żeby to nie było wszystko zbyt skrótowo i żeby raport nie uzyskał negatywnej oceny. Koordynatorzy poza złożeniem raportu w imieniu całego partnerstwa są zobowiązani do wypełnienia platformy upowszechniania rezultatów, do której mają obowiązek dołączyć nie tylko wypracowane przez siebie jako koordynatora rezultaty i produkty, ale również wszystkie rzeczy, które zrealizowali w swoich szkołach partnerzy. Tylko i wyłącznie koordynator ma dostęp do tej platformy i on w imieniu całego partnerstwa uzupełnia tę platformę. Do platformy dodajemy tylko i wyłącznie rezultaty, z których ktoś może skorzystać, czyli nie dodajemy dokumentów takich jak raporty z ewaluacji, jakieś nasze notatki ze spotkań czy też zdjęcia. Zamieszczamy tylko i wyłącznie rezultaty, które są finalnym działaniem związanym z realizacją celów projektowych, z których inne szkoły, inne organizacje mogą w swojej pracy skorzystać. Dziękuję za uwagę.